Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, dawno, dawno chyba nie było tym czołgiem bitwy na kanale, a przeszedł on w historii World of Tanks całkiem pokaźną metamorfozę. T-28 Prototype, czyli kiedy linia amerykańska została powiedzmy rozbita na dwie gałązki, linia niszczycieli, no to wtedy mieliśmy do wyboru. Albo będziemy grali pojazdami, które mają na stałe, że tak powiem, zamontowane działo, czyli nadbudówkę, albo takimi, które mają wieżę, oczywiście nie do końca obracalną, ale jednak wieżę, która powoduje, iż możemy przeciwników na przykład atakować w mieście, spokojnie się wychylając. Jak wiecie, tymi drugimi niszczycielami nie jest to możliwe. A przynajmniej jeżeli to robimy, to tracimy dużo czasu. Dobra, nie wiem, gdzie tu kolega strzela, jakieś blindy. Wybrałem tę bitwę, ponieważ wynik jest niesamowity. No chyba, że tu wchodzą jakieś blindy i to dlatego taki będzie ten wynik. W każdym razie mam nadzieję, że kolega tutaj się coś obudzi. I chociaż zmieni widok na celownik, no bo teraz nie wiem, co tu się stało. Nie rusza się, czy go wywaliło z gry, czy co? W sumie nie oglądałem tej powtórki, no mam nadzieję, słuchajcie, przyspieszę takie coś. O, jest! Żyje! Żyje, żyje. T-29, fajna pozycja, ale tutaj Protek ma zdecydowanie lepiej. O, nie rób tego! O, no nie. Nie wolno się tam zatrzymywać, słuchajcie. Jeżeli chcecie już przeskoczyć za budynki, to przeskakujecie. Nie zatrzymujecie się tam. No tutaj oczywiście świetna pozycja dla Protka. Jako, że czerwono nam się robi, to prawdopodobnie sporo przeciwników. Co my tu mamy? O, mamy Niemca, który jest całkiem niezłym niszczycielem. O, prosto! Kurczę, Tiger i Isior tam. No nieźle. Dla nich dobra pozycja może. To nie mogło wejść. Słuchajcie, kiedyś oczywiście Protek, jego główną zaletą oprócz wieży była jeszcze większa mobilność niż parówy. Dzisiaj, ponieważ mamy większe możliwości w WOT-cie ingerowania w te parametry podstawowe, no to nie powiedziałbym, że to jest już taki bardzo, bardzo wolny niszczyciel jak kiedyś. O, niebezpieczeństwo się zbliża. To dosyć spore niebezpieczeństwo. No, ale tutaj właśnie oni się tak tam skupili. Zobaczcie, jaka jest... jak kolega jest ważny tutaj w tym miejscu teraz. Jest mega ważny. Kolega się decyduje na rozwalenie tego... Ajajaj. Rzeczywiście, ten Protek tutaj jest... Nie leży im zdecydowanie. GW Panther za 64. No, strzelanie właśnie w dolną płytę, pamiętajcie, jeżeli jesteście wyżej niż wasz przeciwnik, no to jest rzecz mocno problematyczna. O, ten może namieszać, ale niestety nie tak. Wali zwykłymi pociskami. Niepotrzebnie tak wyjeżdżał. Słuchajcie, jeżeli gracie Szwedami... 177 tym razem. Jeżeli gracie Szwedami, to naprawdę tam aż grzech byłoby nie skorzystać z tych waszych super, super opuszczania lufy. No, ten się wystawił cudownie. On by dużo lepiej na tym wyszedł, jakby jechał pod osłoną tej górki, czyli bliżej tutaj. No niestety, wysadzenie jeszcze 3600. T-34 stoi śmiało, stoi z tyłu, no i bardzo słusznie, no bo co on może tam bidulek wskurać? O kurcze! No to w czepku urodzony. Moi drodzy, ponieważ ostatnio przysłaliście całkiem sporo ciekawych powtórek i nie ma szans, żebym ja je pokazał, więc fajnie by było, jakbyście pod tym filmem zadali swoje pytania do takiego mini Q&A. Ja bym po prostu jutro albo pojutrze nagrał przynajmniej ze trzy takie bitwy
i wrzucił jako jeden odcinek, a w tle nie mówił może tyle o czołgach, którymi właśnie jest bitwa, tylko odpowiadał na wasze pytania. Także jeżeli macie jakieś pytania dla mnie, praktycznie no, z każdej dziedziny życia, nie musi być o grach komputerowych, ale może być, spokojnie, no to zapraszam do zadawania ich pod tym filmem. Wiadomo, że nie odpowiem na wszystkie, ale jakieś tam wybiorę. No ten E25, on tak naprawdę na spotera byłby tutaj dobry, bo jeżeli się dobrze ukrywa... Babok przestał atakować, więc albo kolega jest ukryty. Chyba tak, chyba ten GW Panther nie ma tutaj. Oj, oj, oj. No... Pech chciał, że tak samo dostał 3 razy ten T-29. Zastanawia mnie trochę właśnie, żeby dlaczego tutaj nie podjechali, właśnie w to miejsce, gdzie Protka by spokojnie nawet dla Baboka spotowali. Emil, dla niego tutaj idealna pozycja była, z boku nikt by go właściwie nie strzelał, znaczy teraz to już pewnie tak. Ale poprzednio z boku nikt by go nie strzelał, to byłoby coś. Został ISU, kolega ma 753 życia. No, może się zdarzyć tak, że ten ISU tutaj coś jeszcze zdziała. Może wziąć Protka na strzał. Oj, oj, oj. No właśnie. No właśnie. ISU decyduje się. Oj, źle się decyduje. Kolega ma tak łatwe strzały w tej bitwie. Kurczę, non-stop coś bokiem wyjeżdża. Może się zdąży schować za ten domek. Nie zdążył się, ale to było. Chcę rąbnąć ISA. No jeszcze tu jest WZ-ta 120, która jest na... No nie, no. Wydaje mi się, że najciekawsza pozycja dla tego ISU byłaby gdzieś tam, w tamtych krzakach. Wtedy ten niemiecki niszczyciel może coś by tutaj podspotował. Wystarczy, żeby na pasywce stał. To ISU mógłby go tam sięgnąć. Najpierw tego ISA, później tutaj Protka. No ale to tak się fajnie mówi, jak się bitwę ogląda, prawda? Mają Buraska jeszcze, WZ-a. No, mogą tutaj jeszcze namieszać, wiadomo. Co do samej oceny, czym lepiej grać? Parówką, czy może tym oto Protkiem? No to wydaje mi się, że Prototype ma o wiele więcej możliwości, tak? Należy rozpatrywać, czy podoba nam się granie niszczycielem takim jak Paruwa, który to, no, jest o wiele szybszy niż kiedyś był, prawda? Zwłaszcza sprężarkę możemy zamontować. Ale jednak, no, to jest taki jednowymiarowy pojazd, prawda? Tam dużo możliwości manewru grając parówą, no, niestety nie ma. Protkiem to już jest coś zupełnie innego. Minusem oczywiście prototypa jest to, że on jest bardzo wrażliwy na pociski artyleryjskie, zwłaszcza tutaj widzicie ta cała jego górna płyta, no naprawdę jak on tam dostanie to można płakać. Emil napisał Noob Team. No jadą, jadą. Zostały dwa czołgi. Burasek groźny zawsze. Czyli będzie pod osłoną drzew, ale E25 fajnie spotuje, o właśnie. Szkoda, że tutaj nie poczekał. Kolega nie ma bicia na niego, tam jest zagłębienie terenu. Ale podpałka nawet chyba była. Emil został zniszczony przez WZ-tę. (Grym)
No, nawet nie był wykryty gościu w buzecie. Zdenerwował się. Mnie dziwi gra tego M48, no bo... Kurka, on ma full hapsa. Więc, słuchajcie, jeżeli jesteście w takiej sytuacji jak M48, że jest bitwa już praktycznie końcówka, to nawet kamikadze możecie jechać, a nawet jak wam ten burasek i WZ-a by go rozwalili, to zdążyłby oddać ze 2-3 strzały. A tak, no to zobaczcie, co się dzieje, kurczę, no. 100-procentowy czołg jest gdzieś tam z tyłu i czeka na spota. No tak się nie gra po prostu, to się po prostu nie opłaca tak grać. Najzwyczajniej w świecie się nie opłaca. O! Dostał. I teraz WZ-a powinna... O, właśnie, WZ-a się odezwa... Ale przestawił się gościu WZ-kom, zobaczcie. Stoi tutaj przy linii gdzieś nawet. Myślałem, że będzie z lasku operował. Gdyby on wiedział, że tam w lasku nikogo już nie ma, to pewnie by tam został. Bo miałby ostrzał lepszy. Burasek by mu wykrywał, a on by po prostu z lasku walił. Teraz piękne bicie miałby. No ale kolega, 8 frag, WZ-a 900 życia. Jak dobrze wylosuje WZ-kę, to jest to bardzo problematyczny pojazd, muszę wam powiedzieć. Jeżeli ona jest na topie i rzuciło tam na szóstki, siódemki, to kurczę, dobry gracz jest w stanie dużo zrobić tym WZ-em 120. Tam jest jednak pancerz, który potrafi odbić. No i... rąbnięcie też jest. Dobra, mamy 9 fragów. Medal Pula. A, już się cofa. Ale kurka, Polski, tutaj polskie komendy są tragiczne. Chyba nie wiem, dlaczego mam włączone teraz te polskie komendy. Coś tam się przestawiło. Sorki, nie chciałem. No poważnie. Poważnie, jadąc niszczycielem czołgów. Sorki, nie chciałem. Nie wiem, czy to słyszeliście w ogóle, ja nie wiem, kto to układał, ale to jest... Chyba, że to u mnie jakieś się z jakiegoś moda wgrało, ale to chyba samo, bo ja czegoś takiego nie wybrał. Dobra, koniec powtórki, moi drodzy. Zobaczmy, jaki wynik. No i oto wyniki. Kolega ma bardzo ciekawy nick. Święty Piotr cię wzywa. Bardzo fajne. No, tutaj się dwie gwiazdki, widzę, przydarzyły przy okazji. MK, mamy medal Pula. I troszeczkę tych mniejszych medali. Zobaczcie, jaki jest wynik. 7321, 10 fragów i 2143. Także no, podwójny mamy jubileusz tutaj. Nie, podwójne właściwie, nie wiem, kwalifikacje, o nie jubileusz. 10 fragów, czyli fragowanie i 2143, czyli mistrzostwo świata, tak? Kolega, nawet widzę, zarobił coś na tej bitwie, chociaż amunicja bardzo dużo kosztowała. No może, nie, no może przesadziłem, że bardzo dużo. No sporo kosztowała, ale jeszcze dał radę. Także tego. Tak jak wspomniałem, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie, żebym się rozgadał na jakiś temat, to śmiało piszcie. Jutro albo pojutrze właśnie wezmę minimum 3 wasze bitwy. Bo tak to znów przyjdzie nowy patch i już dupa bitwy nie będą odpalały. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia. Nie wiem, jak u was. U mnie pogoda pod psem, jak to się nazywa. Chociaż nie wiadomo, dlaczego tak się mówiło. Jest deszcz, ale przez to jest troszeczkę chłodniej. Jest większa wilgotność powietrza oczywiście. No, wręcz powiedziałbym, że jest przyjemnie. Tak. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.